Cześć moi drodzy, z tej strony JJ i witam w kolejnym odcinku z openingu skrzynek od widzów. Jak widzicie, Patryk przygotował nam dzisiaj kilka fajnych skrzynek, między innymi Giant Chest. To nie do końca miało tak wyglądać, no ale dobra, skoro już otworzyłam tą skrzynkę, to zobaczmy co z niej wypadnie. 735 golda, Giant, Fog Rider, Barbariansy, no i Battle Ram. Zaraz zobaczymy, czy te karty Ci się w ogóle przydadzą. Jak widzicie, oprócz tego Giant Chesta, którego przez przypadek otworzyłam, mamy jeszcze do otworzenia Magical Chesta, Super Magical Chesta, Legendary Chesta, Crown Chesta, w questach jeszcze jednego Legendary Chesta, no i Clan Chesta. Dodatkowo w challenge'ach mamy jeszcze do otworzenia skrzyneczkę za 3 winy. Teraz poleci intro i zaczynamy! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo! Okej, Patryk, może zacznijmy sobie na początku od sprawdzenia Twojego profilu, jak on wygląda. Masz 3045 pucharków, najwięcej miałeś 3109, także widzę, że troszeczkę spadłeś, mam nadzieję, że nadrobisz. Znalezione karty 69/80, także na pewno jakiś legend Ci brakuje. Sprawdźmy sobie jeszcze, jakim grasz deckiem. Widzę, że grasz deckiem z Ice Wizardem i Sparkiem, czyli według mnie dwie najgorsze legendy, nie wiem jak sobie radzisz. Na pewno byłbyś zadowolony z epików takich jak Prince, Balon i Baby Dragon, bo widzę, że ich używasz. No i Giant i Miniony w deku. Ciekawy dek. To teraz sprawdźmy sobie, jakich kart Ci brakuje. Nie masz nowej karty Zapis. Nie masz z legend Princeski, Minera, Bandytki, Lumberjacka, Inferno Dragona, Electro Wizarda, Nightwitchki, Graveyarda i Mega Knighta, także bardzo dużo legend Ci brakuje. Mam nadzieję, że którąś dzisiaj odblokujemy. Na pierwszym levelu masz Lavahanda, no i Loga, zazdroszczę. Okej, to teraz przechodzimy sobie do openingu skrzynek. Może na rozgrzewkę zacznijmy sobie od Crown Chesta. Gold, Gemy, Miniony, Barbariansy, Elixir Collector i Epic Card Poison, także super. No dobrze, przejdźmy sobie teraz do tego challenge'u. Sprawdźmy, co tam z tej skrzyneczki za 3 winy wypadnie. 1600 golda, to w miarę dużo. Minion Horda, przyda się, bo masz ją w deku. Mini Peka, Elitarni Barbariansi, no i Guardcy, drugi epic, także spoko. Dobra, to przejdźmy sobie teraz do Clan Chesta. Znowu 1600 golda. Kill. Bomber. Goblin Gang. Flying Machine. Furnace. Range i nie ma legendy niestety, no ale zobaczmy co tam na końcu wypadnie. Kanon. Bardzo mi przykro. Okej, zostały nam teraz 4 najciekawsze skrzynki. Zacznijmy sobie od Magical Chesta. 870 golda, Arszerki, Kanon, 3 muszkieterki, Gobliny na legendę się nie zapowiada, no ale zobaczmy dalej, Fog Rider, no i niestety znów nie ma legendy. Dum 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 dum, Freeze. Na odcinku wypadną nam dzisiaj na pewno dwie legendy z Legendary Chestów. I mam nadzieję, że trzecia legenda wypadnie z Super Magical Chesta, także otwórzmy sobie i sprawdźmy. Uwaga, 5670 golda. Elitarni Barbariansi, Spear Goblinki 194 razy, Kanon znowu 217 razy, Barbarian, ha, trochę słabe dzisiaj te karty, Fireball 72 razy, Freeze, jest trzecia legenda, także super, zobaczmy co tam będzie. Dum, 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 dum. Jest Nightwitchka, czyli odblokowaliśmy nową legendę. Bardzo się cieszę, że z Super Magical Chesta wypadła Ci nowa legenda, której jeszcze nie miałeś. Mam nadzieję, że będziesz również zadowolony. A teraz przejdźmy do Legendary Chestów. To może zaczniemy sobie od Legendary Chesta z questów. Uwaga!
Graveyard, super, kolejna nowa legenda odblokowana na odcinku, na pewno będziesz zadowolony. Kolejną skrzynką, którą będziesz odblokowywał, jest Giant Chest. Zbierzmy sobie tutaj twoje punkciki. 1000 golda. Otwórzmy sobie Free Chesta. Gold, Skeleton Barrel i Flying Machine. Witchka. I jeszcze jeden epic, Pekka. Okej, została nam do otworzenia jeszcze jedna legendarna skrzynka, ostatnia już na tym odcinku. Mam nadzieję, że wypadnie z niej jeszcze jedna nowa legenda, także sprawdźmy, co tam się ukrywa. Uwaga! I jeszcze raz graveyard, dwa graveyardy, czyli będziesz miał je na levelu drugim. To by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że opening Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie oczywiście łapkę w górę i subskrybujcie kanał. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z openingu skrzynek od widzów. Także trzymajcie się, cześć!